W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o moim kocurku rosyjskim niebieskim Gabrysiu. Zapraszam. Jak widzieliście już w czołówce, to kocurek, który potrafi pracować z kamerą. Dlatego często robimy sobie selfiki. Ma na nich swój typowy koci uśmieszek. Bardziej do kamery, wiesz? Wykorzystuję go do ujęć, które nagrywam dla Was na vlogu. Lubię robić zdjęcia z jego udziałem, ponieważ zdaje się, jakby doskonale rozumiał, gdzie i jak ma pozować. Gabryś nie rozumie, co to znaczy patrz w obiektyw, za to doskonale umie nawiązywać kontakt wzrokowy z fotografem, czyli ze mną. Za pozowanie do zdjęć płacę mu buziaczkami, które bardzo lubi. Już jak był bardzo malutkim kociaczkiem, dawał kocie całusy. Jest troszkę nietypowy jak na kota, ponieważ lubi, jak przebieram go w różne rzeczy. Staram się oczywiście nie przesadzać. Tutaj widać sesję świąteczną. Gabryś bardzo lubi się przytulać. Już od maleńkości wykazywał takie zainteresowanie. Od noszenia go bolą mnie ręce. Jest to kot, który potrafi wytrzymać rekordową ilość czasu na rękach. Gabryś dosłownie siada jak kura na grzędzie i potrafi wytrzymać tak bardzo długo. Śmiesznie ugniata przy tym w powietrzu łapkami, jak widzicie na tym filmiku. Z czasem tak bardzo bolały mnie ręce od noszenia go, że kupiłam sobie specjalną bluzę, której go noszę. Gabryś to odmiana kota rosyjskiego torbacza. Zachowuje się jak kangurze dziecko i siedzi w torbie, podczas gdy ja mogę na przykład czytać książkę. To kot, który potrzebuje bardzo dużo kontaktu fizycznego. Lubi ucinać sobie ze mną drzemki. Skula się wtedy w kłębek, często wokół mojej szyi lub zaraz przy niej i śpi razem ze mną. Gabryś to najmłodszy z moich kotów, ma prawie 2 lata i jest bardzo energiczny. Potrzebuje dużo aktywności fizycznej. Jest też ogromnym zmarzluchem. Kiedy jesienią robi się zimniej w domu, on wygrzewa się na kaloryferze. Jest to mój bardzo wierny przyjaciel i kolejny kotopies w domu. Ten słodki łobuz potrafi flirtować z kamerą. I urzekł już niejednego kociarza, który nas odwiedził.